Witam ponownie. Dzisiaj krótki film na temat mączniaka. Na ogórkach zaczął już występować. I nie jest to dziwne. Zaczął jakby wchodzić przez okno, to znaczy bliżej okna zaczął występować z obu stron. Na środku jest go znacznie mniej. I tu widać go właśnie w działaniu, te dolne liście szczególnie. Wczoraj zrobiłem pierwszy oprysk, rozrobiłem troszkę drożdży z 3 łyżeczkami cukru i efekt jest. Powiem szczerze, dzisiaj ponowiłem oprysk i jak patrzę na wiele liści, zostały takie plamy po mączniaku. Więc bakterie drożdżowe sobie bez problemu z tym radzą. Dzisiaj ponownie pryskałem z tej strony właśnie tym roztworem drożdży. Nic mnie to nie kosztuje, żeby sobie ta banieczka tu leżała i sobie dopryskuję w tym miejscu, gdzie to występuje. A z drugiej strony zrobiłem eksperyment. Rozrobiłem troszkę moją właśnie wodę utlenioną, niestabilizowaną, nie jest to woda z apteki, wzbogacona o jakieś trucizny, tak zwane stabilizatory, którymi się apteka chwali i ludziom to na rany polecają. Dla mnie wciąż prawdziwa woda utleniona to jest właśnie taka. Tu akurat jest stężenie 12-procentowe. Wcześniej miałem 36%, ale jakoś już drugim razem nie mogłem dostać, nie mogłem kupić tej wody. No i musiałem zadowolić się 12%. Rozrabiam to, jak wcześniej we wcześniejszych filmach pokazywałem, właśnie z wodą taką demineralizowaną do żelazek, żeby wytworzyć mniejszy roztwór. Pół na pół to wychodzi 6%, no i tak dalej można uzyskać nawet 3%, którą się stosuje do ran. Można też w odrobinę stosować tej wody do picia. 3 kropeleczki na szklankę 3% wody. No i widzę, że mączniak także ustąpił po tej wodzie utlenionej. Czy to pomaga? Mączniak to paskudna zaraza. Praktycznie może zniszczyć całe uprawę ogórka. Bo właśnie tak to się objawia.